Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czemam znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dziś mamy już skończony projekt. Skończona kolejna inwestycja w centrum Warszawy, podobnie jak Rondo Dymowskiego, o którym niedługo, w najbliższym czasie również się pojawi materiał podsumowujący, pokazujący, co tam się faktycznie zmieniło. Ale dziś mamy inną inwestycję, jest to plac Pięciu Rogów, znajdujący się na warszawskim Śródmieściu, gdzie faktycznie zmieniło się tutaj dosyć dużo. O ile dużo głosów jest cały czas, iż faktycznie to wygląda jak kompletna betonoza. To ja się z nimi zgadzam oczywiście, ale niestety tutaj konserwator zabytków nie pozwolił na posadzenie większej ilości drzew, bo jak tutaj prezydent Trzaskowski mówił właśnie na placu Pięciu Rogów, po prostu w tym miejscu nie było drzew przed przebudową i nigdy wcześniej w takiej historii, więc konserwator nie pozwolił na budowę tego typu rzeczy w tym miejscu. Wielka szkoda, no cóż, jest jak jest, dobrze, że chociaż trochę tej zieleni tutaj mamy. Jest to taki trochę, bym powiedział, faktycznie wielkobetonowy plac, no ale jednak bardzo zmienił tą przestrzeń i na lepsze to oczywiście się zmieniło. Po pierwsze, ruch samochodowy, tranzytowy z tego miejsca został całkowicie usunięty. Mieszkańcy mogą cały czas dojeżdżać do swoich mieszkań. I to nie jest jakoś strasznie utrudnione, oczywiście muszą tam podjechać, powiedzieć do jakiego miejsca jadą. Straż Miejska jeszcze w aktualnym czasie faktycznie sprawdza, kto gdzie jedzie. Znaczy, z tego co pamiętam, jeszcze jakiś czas temu właśnie Straż Miejska tutaj stała po prostu przy wjazdach i sprawdzała, z której strony kto wjeżdża. Natomiast już za chwilę to się całkowicie zmieni, ponieważ są aktualnie kalibrowane kamery, dzięki którym automatycznie będzie wszystko wykrywane i osoby, które tutaj nie mają pozwolenia, nie powinny tędy jeździć, będą od razu zgłaszane, będą punkty karne naliczane, jak i również mandaty będą wypisywane. Automatycznie wszystko, tylko wyłącznie kamery będą skanować rejestrację i sprawdzać, kto tutaj może się przemieszczać. Oczywiście autobusy mogą na spokojnie tędy przejeżdżać, oczywiście ze zwolnioną prędkością, jak i również rowerzyści czy wszelkiego rodzaju pojazdy UTO mogą przez cały plac tutaj się przemieszczać mniej więcej w dosyć swobodny sposób. Także to przynajmniej zostało pozostawione w dobry sposób. No i ta przestrzeń, tak jak to miało być w założeniu, została oddana pieszym. I faktycznie na zdjęcia są z początku lipca, wtedy kiedy była konferencja prasowa, czyli już jakiś czas temu. Dużo się tutaj nie zmieniło, jeżeli chodzi o sam wygląd. Jednakże zmieniła się jedna ważna rzecz, a mianowicie, no tak, faktycznie, bardzo dużo osób tutaj już teraz przesiaduje. Samo pojawiły się niektóre ogródki faktycznie. Z tego co słyszałem, więcej ogródków się ma się pojawić tutaj gastronomicznych w tymże rejonie. Jak i również sami piesi tutaj po prostu przychodzą i się spotykają. Ja sam pewnie w najbliższym czasie po prostu będę się umawiać z paroma osobami. Będę mówić, że na placu Pięciu Rogów. Bo warto, aby to miejsce faktycznie odżyło. A jest to dobry punkt komunikacyjny faktycznie, jeżeli chodzi o orientację. No bo naprawdę w okolicy jest dosyć dużo dróg. Można dojść w łatwy sposób. No i już nie mówiąc o bliskim sąsiedztwie linii tramwajowej. Także tak, naprawdę całkiem niezłe miejsce do spotkań i ładnie to wyszło. Na minus, co teraz tutaj widzicie, to jest to, iż nie ma wszelkiego rodzaju jeszcze oznakowań dla towarzystów. Jak widzicie teraz w tym miejscu, w tym przekroju, jak teraz lecimy, po prawej stronie mamy oczywiście pasy w kierunku właśnie północy, natomiast tutaj po lewej jest taki wąski pas, po środku jezdni i to jest pas dla rowerzystów, którzy mogliby sobie spokojnie skręcić w ulicy widok. Jednakże aktualnie nie ma nic namalowane, że to jest faktycznie pas dla rowerzystów. Sądzę, że to jest dodana niedoróbka, która jeszcze po prostu świeże po zakończeniu placu budowy tutaj nie było. Najprawdopodobniej już aktualnie to wszystko całkiem ładnie jest zdobione. W tym miejscu, gdzie teraz patrzycie, jest coś, czego nie ma. Tam miał pojawić się nowy obiekt, którego cały czas nie ma, dlatego ja osobiście uważam, że plac Pięciu Rogów jeszcze nie skończył się z budową. Mianowicie, nie wiem czy kojarzycie, na początku budowy było mówione, iż w jednym miejscu powstanie takie wielkie jajo, do którego będzie można podejść, posłuchać, jak one tam wydają jakieś różne odgłosy z siebie i tak dalej. Do dzisiaj tego jaja nie ma i ZDM zbytnio nie chce nic mówić w tej sprawie, jak wygląda sytuacja, tylko wiemy, że, przynajmniej ja wiem, że prace przy tym trwają i jeszcze dokładnie nie wiadomo, kiedy się pojawi. Jakoś ten temat bardzo ucichł, ja jeszcze oficjalne pismo będę musiał wystosować, zobaczymy co odpowiedzą mi przed materiałem z podsumowaniem całej budowy, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało przed i po, ale faktycznie tu czegoś brakuje. I to jest właśnie ten element. Ale dobrze, może przejdźmy do samego placu Pięciu Rogów, co to się faktycznie zmieniło. Jest oczywiście na terenie całego placu 22 nowe drzewa. Jest tutaj 38 siedzisk i ławek w obrębie placu oraz 14 stojaków na rowery w rejonie ulicy Kruczej. Niecka z fontanną, wybudowana
wybudowana w posadzkę, znajduje się w południowo-zachodniej części placu. No i tutaj co do tej fontanny, no mam mieszane uczucia, ale nie powiem, że nie. Jest napisane wprost, że to jest niby fontanna, ale jedyne co ja widziałem, kiedy została uruchomiona podczas konferencji, to jest to, że tam jakieś drobne bąbelki wylatywały i pies podchodził i pił z tego wodę. Oczywiście, jeżeli ma to takie zadanie, żeby praktycznie tutaj był wodopój dla zwierzaków, no to jest bardzo dobrze, ale mało to reprezentatywnie wyglądało. Tak ot muszę faktycznie przyznać. Zresztą możecie obejrzeć cały film, tak jak teraz widzicie. Możecie sami wzrokiem poszukać tego miejsca, bo naprawdę to nie jest jakoś strasznie dobrze widoczne. Tutaj jak widzicie jest jeszcze jedna ulica, o której warto powiedzieć. Tutaj faktycznie czeka na swoją przebudowę. Aktualnie jest zaaranżowana w ten sposób, żeby tutaj faktycznie nikt nie mógł wjechać. Jest to oczywiście ulica Zgoda. Tutaj jak widzicie, no nie ma miejsc właściwie parkingowych teraz. Zostało wszystko to odcięte, a tutaj też niedługo w najbliższym czasie będą trwały prace przy przebudowie. Aktualnie trwają prace projektowe, z tego co pamiętam. Czyli nowa ulica Złota. Przejazdu pod Marszałkowską zupełnie nie będzie. Jest planowane, aby zostało to całkowicie wyburzone, te przejście, przejazd podziemny dla samochodów, dzięki czemu tutaj powstanie nowy, kolejny plac, park miejski dla mieszkańców. Jednakże, co według mnie ważniejsze jest to, żeby tutaj pozostawili dużo miejsc parkingowych dla mieszkańców, żeby faktycznie mieli gdzie parkować. Bo jednak to jest trochę w niektórych miejscach paranoją, że powstają nowe miejsca dla mieszkańców, ale bez miejsc parkingowych, a przecież dosyć duża część mieszkańców Warszawy. A widzicie, tutaj dosyć duże kamienice. Gdzieś by chciała zaparkować. A biorąc pod uwagę, że w większości tych kamienic nie ma parkingów podziemnych jak w nowych blokach, no to bym powiedział, że to jest dosyć duży minus. Ale naprawdę według mnie to wygląda teraz jak takie faktycznie centrum miasta, takiej stolicy, gdzie nie ma ruchu głównie samochodowego, tylko faktycznie ruch pieszy. Już nawet jak tutaj wlatujemy dronem z dosyć dużej odległości, to ładnie wygląda. Oczywiście ulica Chmielna bardzo potrzebuje swojej przebudowy i nad tym też trwają prace w ramach nowego centrum Warszawy, z tego co pamiętam, ale film o całym nowym centrum Warszawy, co jest planowane w przebudowie, co już się wydarzyło i tak dalej, jeszcze będzie w najbliższym czasie pewnie coś tam zrealizuję dla was, żebyście mogli zobaczyć, jak to, co jest planowane, bo prosiliście mnie o taki materiał już jakiś czas temu, więc postaram się to zrealizować. Tutaj oczywiście lecimy też nad Szpitalną. Szpitalna mało się przebudowała, bardzo mało drzew, oczywiście znowu tutaj konserwator zabytków się pokłania, ale i tak całkiem ładnie tutaj to wygląda. Tutaj miło, że Wedel już się w końcu wyremontował na dole, bo cały czas długo był remontowany i teraz to też całkiem ładnie wygląda. No, jest oczywiście tam ulica faktycznie, na której jeździ trochę samochodów, ale no dobrze, mniej więcej możecie zobaczyć, jak wygląda faktycznie plac pięciu rogów. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i już niedługo będzie kompletne podsumowanie tejże inwestycji, abyście mogli zobaczyć, jak wyglądała przebudowa w okresie czasu. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj. Cześć!